Cześć kochani, witajcie. Ja nazywam się Grzegorz Glinka, jest ze mną Andrzej Rosiak i dzisiaj jesteśmy po raz drugi specjalnie dla Was, gdzie będziemy rozmawiać o człowieku. Cześć Andrzeju. Cześć. No i będziemy sobie rozwijać pewne tematy. Rozmawialiśmy ostatnio o czym? Ogólnie o człowieku, aczkolwiek tak chciałem jak najwięcej zachęcić do posłuchania, czyli opis tak pod różnym kątem, a teraz byśmy coś poszczegółowiali, prawda? No tak, i masz jakiś pomysł na to, o czym chciałbyś poopowiadać w drugim odcinku? Niech będzie to, co chyba najbardziej fascynuje, czy też ciekawi ludzi, czyli ta strona myśli i świadomości i energii, że to wszystko się przenika. Dobrze, a ja myślę, że nie zdążymy omówić dzisiaj wszystkiego. Jak Więc płynę. Tak. zacznijmy może. Zacznijmy, słuchaj, od myśli, no bo wszystko zaczyna się od myśli. Myśli przecież są energią. Czy się mylę? Oczywiście, że jest. Tak jak wcześniej powiedzieliśmy, nie? Że to wszystko, co nas otacza, to też jest niejako, można powiedzieć, wytwór naszych wyobrażeń, bo to, co myślimy, to, co widzimy, no to tak naprawdę tworzymy tą właściwie rzeczywistość, bo to nasz mózg w zasadzie generuje, tak? Czyli widzisz, obserwujesz i to tak jest, ale właśnie te myśli powodują niejednokrotnie zniekształcenia, można by powiedzieć, tego, co widzimy. Bo tak naprawdę to jest w zasadzie temat do rozwinięcia, gdzie od razu, że na nasze myśli i nasze postrzeganie rzeczywistości dużo czynników może wpływać i zmieniać postrzeganie. Dlaczego na przykład są takie tak zwane choroby, prawda? Że niektórzy widzą to inaczej. A są. I to teoretycznie właśnie chodzi o mózg, który interpretuje inaczej. Ale ponieważ świat energii przenika świat fizyczny i myślowy na bazie energii też. I to można powiedzieć, że ktoś próbuje to jakoś już zaszufladkować, prawda? Że jakieś wymiary i też w jaki sposób to połączyć. No to moja chyba taka propozycja by była pod tym kątem, żeby popatrzeć na temat tego, co widzimy, słyszymy, po prostu tak jak to Tesla powiedział, pod kątem częstotliwości. Czyli widzimy w danym zakresie, słyszymy w danym zakresie, myśli są w danym zakresie, gdzieś tam obok, tak? Ale przenikają się. Tak samo te energie, istota energetyczna, która wykrywa to, co się myśli i można powiedzieć, to nasz mózg potem to interpretuje, przetwarza dane, i z tych wszystkich jakby źródeł, my to nazywamy sensoryką, tak? Czyli źródła odczuwania, słyszenia, widzenia i to wszystko naraz jest interpretowane i daje jakiś tam efekt. Czasami to wizję, czasami coś, czego nie umiemy wytłumaczyć. Czyli to, co prezentuję na wycieczkach duchowych, prawda? No. Rzeczywiście da się to zobaczyć, da się usłyszeć. A przecież nikt tam nie mówi na głos. No tak, i na tych wycieczkach, co jest ciekawe, wszyscy widzą to samo, nie? To nie jest tak, że kurczę, jeden widzi to, a drugi widzi tamto. A jednak tutaj, w tym ludzkim świecie, gdzie jesteśmy, na planecie Ziemia, możesz popatrzeć na, załóżmy, jakąś przestrzeń, możesz popatrzeć na człowieka, możesz pomyśleć sobie o czymkolwiek, bądź o kimkolwiek, jednakże ty pomyślisz w pewien sposób, ja pomyślę w jeszcze inny sposób i trzecia osoba pomyśli zupełnie inaczej. I właśnie pytanie tutaj jest takie do ciebie, dlaczego my wszyscy jako ludzie myślimy inaczej? Każdy myśli inaczej. To jest stałe takie powiedzonko, że gdzie dwóch, zwłaszcza Polaków, nie, to już więcej jak dwie opinie, bo to się rodzi nagle z dwóch, następna i tak naprawdę jak zaczynają ludzie gadać ze sobą, to naprawdę bardzo dużo zaczyna być wymyślania, nie? To piękniejsze w sumie, prawda? No. Nazywają to burza mózgów i tak dalej. Tak, ale to jest to, co ja nazywam sprzężenie. Oddziaływanie jednych na drugi. Tak jak ja no, nazywam to podwyższonym stanem świadomości, czyli nazwałem to po prostu nadświadomość. Stan, w który wchodzę, żeby po prostu też kogoś podciągnąć, aby
jego ta sensoryka zadziałała lepiej i żeby łatwiej mu było odkrywać ten świat, jak to nazywamy, duchowy, myśli i energii. No i weźmy jeszcze tak bardziej szczegółowo to opiszmy. To gdy ten jeden, przykładowo, świat myśli, gdzie to wszystko wokół nas tworzy to, co nazwano pole informacyjne Ziemi. Taka aura Ziemi. To jest to wszystko, co wszyscy myślą dookoła. Ja to nazywam też główny nurt myślowy. No nie będę trochę spoilować w temacie drzewa życia i jak to wygląda od tej strony, ale jest to bardzo istotne zagadnienie, bo sumarycznie to, co widzimy na całej planecie, to jest to, co w sumie my wszyscy myślimy. To jest to najpiękniejsze, że tak naprawdę, jakby każdy z nas zaczął myśleć, że jest inaczej, no to w sumie jakby to zaczęło się manifestować, no to tak jest. No bo widzimy to, co widzimy, tak? To, co myślimy, też oddziaływuje. I to, co wielokrotnie jest powtarzane, w jaki sposób czyni się cuda? No myśl, tak zwana afirmacja, prawda, jest początkiem pewnych przemian. I te przemiany autentycznie mają szansę zaistnieć, jeżeli tylko kondensacja tej energii, tak, wpłynie na tą rzeczywistość. Dlatego zawsze powtarzam, gdzie dwóch, to może akurat cytat, chyba wypowiedź Jezusa Chrystusa, no nieważne z której tam księgi, ale gdzie dwóch się łączy, tam góry mogą przenosić, prawda? No i to samo ja mówię, że dwie osoby, jeden plus jeden, to nie równa się dwa. To nie dwa. To jest około 10 albo jeszcze więcej. W zależności od tego właśnie, jak oddziaływują między siebie. Bo tak jak ja to nazywam, to sprzężenie dusz, pomoc dusz, gdzie dwóch ludzi dostraja się do siebie i zaczyna wymyślać coraz to nowe rzeczy. To, co przed chwilą było powiedziane, nie? Ta burza mózgów. Nagle okazuje się, że docierają do tych samych wniosków. Przykładowo zadają te jedno pytanie i otrzymują tą samą odpowiedź, gdzie obaj jeszcze w ogóle tak teoretycznie nie zaczęli procesu myślowego. To jest w tym najpiękniejsze, że pomagają nam istoty, które podpowiadają. Albo niech to będzie nazwane my sami. Nasze ego. Ja bym to nazwał podświadomość i właśnie nadświadomość. Nadświadomość, no tutaj trzeba by było dużo rozwinąć, co tu mam na myśli pod kątem wielopoziomowości, ale to za chwilę. A powiedz mi właściwie, jak ty to odczuwasz jako stan nadświadomości? Gdy byłeś na takiej wycieczce, że jest to różnica odczuwalna? No pewnie, że tak. Jest duża różnica w odczuwaniu, bo można poczuć niesamowite uczucie i emocje, takie, których nie doświadczymy na Ziemi. To nie. Gdy otwiera się ten kanał taki jakby myślowy, energetyczny, to zupełnie jakbyś był gdzie indziej, co nie? No, widzimy inaczej, czujemy inaczej i wszystko wygląda inaczej, ale pytanie, czy inaczej oznacza prawdziwie? Nie? To jest to. A co to znaczy prawdziwie? Bo nawet jeżeli jest to projekcją nas dwóch, bo tak, byliśmy razem na wycieczce, widzieliśmy coś razem. Nikogo więcej tam nie było. Teoretycznie na wycieczce z kim innym mogę zobaczyć coś innego, ale to też jest niejako odzwierciedlenie obecnej rzeczywistości, prawda? To niekoniecznie musi być tak, że my w tym momencie widzieliśmy coś i każdy inny powinien widzieć to samo. No przecież to są zmienne. I o to chodzi, że tak naprawdę wiele razy ten konkretny szczegół może się różnić, a jednak mniej więcej tak samo to opisują, co nie? Więc teraz pytanie, czy to ma znaczenie, czy to jest projekcja, przykładowo, zapytać się, skąd to jest, czyje to jest, a czy to ma, i właśnie, czy to ma znaczenie? Raczej wydaje mi się, że jeżeli coś takiego zobaczyło ponad 100 osób, 200, a przecież nie tylko ja prowadzę na wycieczki, mam nadzieję, no to jednak po prostu skądś to się bierze, tak? Czyli to powinno być uznane jako pewnik.
No ja myślę, to co po prostu widzimy, to co widzimy wszyscy, no to stworzył to stwórca, tak? A powiedziałeś też na początku fajną rzecz, że każdy spogląda inaczej i te obrazy są zakrzywione. Ja bym tutaj powiedział właśnie tak bardziej po ludzku, że to wynika, te zakrzywienie wynika po prostu z naszego ego, bo zobacz, gdy przychodzimy na ten świat, jesteśmy jak taka biała, niezapisana kartka papieru. Jesteśmy po prostu czyści, nieskazitelni, dopiero później coś może się do nas przyczepić i początkiem rozwoju naszego ego jest to, że dostajemy imię. Ty dostałeś, załóżmy, Andrzej, ja dostałem Grzegorz. Ktoś dostał jeszcze inne imię. I później tak naprawdę to ego zaczyna się rozwijać. I w pakiecie dostajemy, słuchaj, od swoich rodziców, opiekunów czy kogokolwiek przekonania, wartości, zasady. Każdy dostaje inne, nie? I co ciekawe, dostajemy te zasady i inne rzeczy od tych ludzi, którzy również patrzą przez pryzmat swojego ego. Czyli to też wszystko jest zakrzywione. I idąc dalej, oni dostali te wartości też od kogoś, kto spoglądał na to przez swoje ego. Więc nasuwa się pytanie, jak jest naprawdę, gdy patrzymy na coś czy na kogoś, nie? Czy to w ogóle ma sens zastanawiać się, jak jest naprawdę? A, tak sądzę, ponieważ wszystko ma znaczenie, prawda? No. A, tak w międzyczasie. Pozdrawiam Aleksandrę i to jej kubeczek. Bardzo mi się To podoba. ja też się Paka. napiję. I również pozdrawiam Aleksandrę. Ja bym się A. zatrzymał przy tych myślach jeszcze, bo z tego co wiem, one są wytworem pracy naszego umysłu, czyli można powiedzieć ego. Mówi się, niektórzy mówią, że myśli podczas medytacji przychodzą znikąd i odchodzą donikąd. Ale jeśli wiemy, że te myśli są wytwarzane, załóżmy, przez nasz umysł, to czy one odchodzą donikąd? Czy one trafiają do jakiegoś banku, gdzie są, że tak powiem, przechowywane? Co się dzieje z tymi myślami? No to właśnie, co nazwano polem informacyjnym Ziemi, prawda? To można powiedzieć, że wszyscy myślący na Ziemi, ale te myśli też są odczytywane przez istoty, które nie są na Ziemi, a też jak nazwać ich, to obojętne, nie? Czy to aniołki, czy bogowie przez małe B, czy sam Bóg przez duże B. To każdy po prostu widzi to i można powiedzieć po swojemu, ale przede wszystkim trzeba powiedzieć to, że te myśli naprawdę są możliwe do odczytania. To jest coś, co robi ogromną różnicę, że skupiasz się na kimś i widzisz, albo wejść w kogoś, dosłownie da się tak, że zsynchronizować do tego stopnia, że po prostu odczuwamy to samo. I tak się da. Ja to nazywam scalenie. Taki proces, no, polecam parom, partnerom, gdzie po prostu naprawdę to daje dużo, ponieważ odczuwanie i zrozumienie samego siebie nawzajem. To, co powtarzam wielokrotnie, że w relacjach międzyludzkich, że odczuwanie siebie to jest to, co właściwie jeden nie powie tego wszystkiego, co by chciał i ma pretensje, że ktoś tam coś. No tak, kobiety z reguły, no nie będę ściemniać od razu, powiem, że kobiety mają to do siebie, że po prostu nie dopowiedzą, a oczekują, że facet się domyśli. A faceci za to są zero-jedynkowi, nie powiedziałaś, to coś się mnie czepiasz, nie? I zaczynają być czasami konflikty. A takie dostrojenie, gdzie facet od razu ona coś mówi, ale mówi to w inny sposób. Zwróć uwagę, po prostu świadomie nawet czasami warto powiedzieć, dobra, wiem, że w tym momencie to ty chcesz mi coś powiedzieć i powiedz to wprost, nie? I już temat załatwiony. Czasami naprawdę trzeba pogadać, dogadać się i wtedy relacje są inne. A wracając do tematu samych myśli, to wszystko właśnie jest tak pomiędzy nami. I to jest odbierane. I to, co też krok dalej. Myśli oddziaływują na tak zwaną istotę energetyczną. Istota energetyczna, czyli to coś, co my jesteśmy w innej, jakby to powiedzieć, formie, że oprócz ciała, to co generujemy jako aurę, to też można, no nie każdy ustawia sobie, programuje, jak ja to nazywam, istotę energetyczną, ale to ona, można powiedzieć, że to jak niektórzy nazywają to awatar. Stawiają awatar i mój awatar, to tamto, okej, to jest coś podobnego. Ale ta istota energetyczna może być niejako naszym takim
czy to szpiegiem nazwij, czyli bo odczytuje, jak wiesz, chodzi i pomiędzy ludźmi tam na przykład podsłuchuje, czy coś w tym stylu, tak? No bo teoretycznie zajrzę do ciebie do domu i mówię, dobra, wiem, co myślisz, bo słyszę tak jakby, nie? Poprzez tą istotę naprawdę można zobaczyć, co słychać u kogoś w domu. To tak samo jak można to, co na wycieczce, tak? Po prostu idziemy gdzieś i widzimy coś i z kimś gadamy. Tak się da. I o to właśnie się rozchodzi, że gdy połączymy te tak zwane zagadnienia, tematy, czy też wymiary tych naszych osobowości, czy też no, nazwijmy to świadomość, nadświadomość, podświadomość, różnie to ponazwano, ten wymiar istoty energetycznej, myślowej, uczuciowej, emocji. Naprawdę wiele jest takich różnych opinii czy opisów, ale skondensować to w jedno, to jest po prostu człowiek. Człowiek, istota myśląca, istota energetyczna, która za pomocą energii, tak jak można powiedzieć, o, mam w ręku sobie energię, mogę ją usłyszeć, zobaczyć, mogę ją poczuć. Więc on, no, ona jest. Więc co z tym można zrobić jeszcze? I o to chodzi, że tak zwane ćwiczonka, gdy tylko nabieramy pewności siebie, to jest to natychmiastowo właśnie w nas takie poczucie, dobra, ja to wiem. To jest przekonania. To, co mówiliśmy, to, co ty w zasadzie mówiłeś na wstępie, że tak, to jest nasz świat przekonań. Bo my idziemy przez ten świat poprzez społeczeństwo, poprzez to, co nas programuje, telewizja, radio i tak dalej. Ludzie, z którymi rozmawiamy, to są nasze przekonania. Nie, tak się nie da, koniec. A jak wyobraź sobie to powiedzonko, daje człowiekowi, zwłaszcza znowuż też jest to słynne, że Polak potrafi, nie? No, daj Polakowi do zrobienia coś, co jest niemożliwe, tylko nie mów mu tego, że jest niemożliwe, a on to zrobi. A ogólnie człowiekowi, tak, zgadzam się, że to wszyscy ludzie na świecie, nie tylko Polacy, chociaż Polacy to jacyś takie bez strachy, nie? Złote rączki niejednokrotnie, ale no, uogólniając, wszyscy ludzie po prostu mają to do siebie, że jak nie wiedzą, że nie da się czegoś zrobić, to oni będą próbować, aż to zrobią. I tak, da się. Okazuje, że się da. Bo to kwestia przekonań. Wy w tak zwanym świecie energii chyba nie ma rzeczy niemożliwych. Wiesz, mi się wydaje, że jeśli chodzi o te nasze przekonania, to też mamy wgrany program od lat wczesnej młodości. Ten program w zasadzie jest od zawsze, że my się starzejemy i że umieramy. Że nasze ciało po prostu, nie wiem, tak jak można powiedzieć, nie wiem, jaka jest średnia wieku umieralności na dzień dzisiejszy, ale dajmy na to, że powiedzmy 80 lat i ludzie w coś takiego wierzą. Oni od urodzenia już wierzą, że oni umrą. A co by było, gdybyśmy tak naprawdę mieli przekonanie, że nie umrzemy? Że zawsze będziemy wyglądać młodo. Są ludzie, którzy mają po parę dziesiąt lat, a wyglądają przecież na dzieciaki. Kiedyś żyło się po kilkaset lat. Dokładnie. Więc ja się pytam, dlaczego dzisiaj żyjemy tylko tyle? I co możemy zrobić, żeby żyć dłużej? Jak możemy tutaj scentralizować nasze myśli? No, bardzo fajne pytanie i sam Dziękuję. to tak jak moje ulubione, nie? Chodzi właśnie o to, żeby sobie zadawać takie pytania, kim jesteśmy i co się zrobiło, że na przykład dlaczego nie żyjemy tyle i tyle? Dlaczego nie potrafimy to, co kiedyś nazwano sztuczki magiczne, nie? Ja to nazywam działania energetyczne. Wiadomo, że są zaklęcia i niektórzy bawią się tym. Oczywiście ja też mogę nazwać, też używam zaklęć. Mówię do siebie, mówię słowa, to jest to samo, tak? No. Słowa mocy, można by powiedzieć, tak? Ale o to się rozchodzi, o zrozumienie. Też, czym jest myśl? Tak zwana otoczka myśli to słowo. Mało kto rozumie, że myśl wypowiedziana nabiera większego znaczenia. Dochodzi do tego tak zwana moc, zrozumienie, pojęcie pojemności, mocy, strumieniowania energii. To wszystko, co tworzy tak naprawdę obraz, czyli to tak jakbyśmy chcieli powiedzieć, dobra, tworzę własnego egregora. Jak? I od razu się pytanie, właśnie, jak? No właśnie tak. Tworzę, mówię, co ma robić, nadaję mu mocy, energii, kształtu i czym więcej myśli, im więcej skupienia. Zawsze powtarzamy, że energia podąża za uwagą, tak?
Im więcej skoncentrowania tej energii, tym więcej to jest. I tu kwestia tych przekonań. Jeżeli już wiesz, że jest, a najfajniejsze są przykłady, kiedy, no cóż, też nabrałem się na to, stworzyłem własnego egregora i poszedłem za nim, tak jakby w ciemno, myślałem, że jest to prawdziwe. No nie do końca, ale bardzo dużo też informacji pozyskanych było trafnych. To jest też warte zastanowienia. Nie odrzucajmy nic, co dociera do nas, ale no właśnie, jak to sprawdzić? Co jest prawdziwe, a co nie? Co jest wymyślone, a co nie? To jest trudne, ale też wracając do tego, że te istoty zniekształcają naszą świadomość, zniekształcają nasze pojmowanie, prawda? Bo to o tym też była mowa i chciałbym tutaj teraz więcej. Ponieważ tak jak te kilka wycieczek, które mówiłem, że będą zniekształcone, a mianowicie widziałem po prostu w strukturach energetycznych istoty, które wpływają na nas, na konkretne osoby, i mówiłem, teraz zobaczysz, jak wygląda zniekształcone. Potem zdejmiemy te istoty, oddzielimy i zobaczysz wycieczkę, jak wygląda standardowa. I o to chodzi, że naprawdę zniekształcenia mogą być subtelne, nie? Ktoś może wydaje się komuś, że przecież to wszystko normalne. Ale to tak. Przykładowo, piramida staje się jakimś metropolią. No, tak jakby witraże, tudzież jakieś, można by powiedzieć, wykończenie zupełnie inne niż jakby powiedzieć zaprojektowane, nie? Albo dodatki takie. I też chociażby inny zarys istot. Zarys, a nawet ich znaczenie. I o to chodzi, że przykładowo ja no, nazywam ich istotami chaosu, ponieważ nie to, że są złe, że krzywdzą, ale zmieniają postrzeganie rzeczywistości na swój wzór. I to nie jest też dobre z jednej strony, a z drugiej strony one dają do wyboru. Tak zwany układ, nie? Partnerski. Ja tobie coś dam, a ty mi. Chodzi o energię, tak? Wymiana energii. I tutaj warto podkreślić, że takie istoty czasami podpowiadają nam to, co powiedziałeś, że podczas medytacji przychodzą myśli. I teraz pytanie, czy to moja myśl, czy czyjaś? Bo niejednokrotnie właśnie podczepy, jak to nazywają, u mnie to są po prostu istoty podczepione, tak? W danym momencie są w naszej przestrzeni myślowej. Ja to nazywam bańką, własną metryką, gdzie zamykam się, tak jak to nazwać, po prostu rysuję bańkę i ona jest, tak? Ja wielokrotnie mówię o tym, że chronić własną strukturę energetyczną poprzez taką bańkę, nadać jej format, znaczenie, ochronę, że nikt nie ma prawa przejść przez tą bańkę niezaproszony. I to jest ważne, bo te istoty wpuszczone w naszą przestrzeń po prostu mogą zmienić naszą świadomość. Dochodzi nawet do takich sytuacji, co w zasadzie to kilkadziesiąt już razy miałem takie zjawisko, gdzie ludzie opisują, że dany człowiek, no najczęściej to ktoś opowiada o swoim partnerze lub dziecku, gdzie potrzebuje pomocy i mówi, że ten ktoś wypiera się nawet nagranych materiałów na jego temat. W sensie wypowiada coś, robi coś i tego nie pamięta. Mówi, że to nie ja. Tak, no jak możliwe? No, ja to właśnie mówię. To jest możliwe. To już jest forma opętania. Nazwane to tak właściwie, gdy istota wchodzi nie tylko w struktury myślowe, tylko po prostu wchodzi już tak, jak to nazwać, w rdzeń kręgowy. Najczęściej są od tyłu. I to, co najgorsze, te istoty, które modyfikują swoje, jakby to nazwać, ciała astralne, czy po prostu swoje, to, co jak je widzimy, to nie da się odróżnić od struktury aury, struktury energetycznej człowieka, bo przybiera jej kolor, jej praktycznie strukturę. Jedyny wyróżnik, jaki ja widzę, to jest po prostu nienaturalne wyciągnięcie. To taki balon. Niektórzy nazywają aureola. Na zdjęciach pokazują, to już też mówiliśmy o tym, nie? Że tam no, o archontach, które po prostu potrafią taki bańkę jakby i świetlisty. Ludzie się tym naprawdę jakby zachwycają, a dla mnie to jest od razu podejrzenie. Halo.
jeżeli twoja struktura nie jest naturalnie tak samo świetlista, a tylko pewne strefy albo tutaj przesunięty, nie, że o, tutaj jakiegoś mam pomocnika. No, trzeba podkreślić. Energia może być niejako po prostu no, zjawiskowo podświetleniem na zdjęciach, ale to wcale nie oznacza, że to są istoty świetliste. Energia jest energią. I te istoty po prostu przyjmują formę, a nawet formę świetlistych. Potrafią przecież nas też leczyć, jeżeli tylko żywiciel jest opłacalny i już akceptuje ich. I o to chodzi, że te zmiany rzeczywistości, postrzegania rzeczywistości, w sensie i naszej świadomości, mają ogromny wpływ i ogromne znaczenie na całym świecie. Ponieważ ludzie, śmiem twierdzić, że około 40% ludzi jest przynajmniej częściowo opętanych albo ze zmienioną świadomością. Nie widzą tego, nie słyszą tego, nie odczuwają tak naturalnie. Gdy dwójka się spotyka, to jeden drugiemu tak patrzy się, nie ma w ogóle tak jakby tej relacji, bo oni w ogóle nadają na innych jakby częstotliwościach. Widzą co innego, słyszą co innego, albo jeden drugiemu mu przytakuje i tak, ale odczuwanie, nie? Ten dystans. Niejednokrotnie ci czujący wiedzą od razu, że coś jest nie tak. No i to by było może na tyle w tym temacie. Tak, ale powiedziałeś też coś fajnego, że właśnie te myśli nasze są wyłapywane, bo te istoty wszystkie, one są pośród nas, one nas słyszą, tak? Ale teoretycznie to wynika też coś takiego, że my możemy do nich przemawiać. Jeżeli jesteśmy świadomi, że one są, to czy jest taka możliwość, że możemy właśnie prosić je o coś i że one będą nam pomagały? Z tego, co chyba powiedziałeś, to możemy, że będzie coś takiego jak wymiana energetyczna. Oczywiście. I tu nasuwa się pytanie, mój drogi. W zasadzie będą dwa. Czy możemy prosić? O co możemy prosić? I jak na nas, to będą trzy pytania. I jak to na nas będzie wpływało, jeżeli wymienimy się tą energią? Co my będziemy odczuwać? Jak to na nas wpłynie? Super pytania. Więc po kolei pierwsze to tak z rozwinięciem. Jak najbardziej ja polecam tą kwestię. Temat ogólnie to nazwać magią, można przywoływań. I jest bardzo popularnie rozpisywanie się na ten temat na niektórych grupach też pewnych ludzi. No, aż mnie zaskakuje, bo to są dosłownie gotowe zaklęcia, przywołania. Magia henochianska przykładowo też jest magią przywołań istoty wręcz boskich, tak? Tam już hierarchia opisuje, że ostatnie szczeble to są istoty boskie, gdzie po prostu podane wzorce, gotowe zaśpiewy, zewy, tak zwane po prostu rytuały, zaklęcia, które przywołują istoty. I ja zawsze powtarzam, że są dwie metody. Albo forma rozkazująca, albo forma prosząca, gdzie po prostu jest ogromna różnica. Bo gdy chcieć rozkazywać takim istotom, to one zawsze będą oddziaływać. Coś za coś. Oczywiście spełni twoje zachcianki pod kątem, no tutaj akurat wielu jest takich, co wypraktykowało, a potem mają dziwne objawy, czy tam cielesne, czy po prostu w domu coś się przestawia, coś się tłucze. No nie polecam, po prostu. I zawsze moim zdaniem jest bardziej jak z ludźmi, nie? Można wpływać na ludzi poprzez właśnie takie myśli. Tak jak nie, wcześniej mówiliśmy, że oddziaływujesz i ktoś to słyszy, czuje. No i lepiej nie negatywne, tylko pozytywne. Zawsze łatwiej się dogadać i sprzężyć i właśnie razem znosić. A tutaj to jest na zasadzie, że no dobra, ja chcę, ja żądam. A druga forma, ja proszę. I teraz, gdy prosisz, no wiadomo, że to jest może i dłuższa droga, ale za to szczęśliwsza, według mnie. Podążam właśnie tą ścieżką i nigdy, albo przynajmniej w moim odczuciu, nigdy nie żądałem, aby coś tylko dla mnie się wydarzyło. Bo to jest, no to tak jak z afirmacjami, gdy afirmujesz dla siebie, no to wszechświat ci odpowie i te istoty afirmuj dalej. Tak jak wielu pyta się, no to jak to jest? Przecież mam zgodę. No masz.
I Bóg też ci da zgodę, afirmuj dalej. Ale jak zaczniesz afirmować dla kogoś, no to się przyłączą, co po niektórzy. Ci, którzy mają podobne intencje, zaczyna się tworzyć już taki, jak to nazywają, krąg mocy. I tutaj jest ta ogromna różnica, gdzie istoty podchodzące pod kątem przyjaźni, można powiedzieć, współpracy, wspólnego celu, dołączają się do tego. A co innego, gdy nakazujesz i jedna istota, druga istota, ale na ile i z jakim kosztem? Bo zawsze jest coś za coś. Jeżeli tego nie doczytałeś, to tamtym małym druczkiem pod cyrografem mówi, nie? Na wieczność. A co to znaczy wieczność? No, to jest to, ten haczyk, nie? My myślimy, że do końca życia, a tam, kurczę, może być, że na wszystkie twoje dni duszy. A dusza ludzka, zgodnie z tym, co zapisane i powiedziane, jest nieśmiertelna, tak? Więc to trochę dłużej niż to życie. Więc trzeba być jednak ostrożnym, moim zdaniem. A przypomnij to drugie pytanie. Jak to było? Nie pamiętam, bo tam się zakręciłem, ale pamiętam, że chodziło o to, jak to będzie na nas wpływało, co my będziemy odczuwać, jeżeli wymienimy się tą No energią tymi istotami. to teoretycznie już częściowo odpowiedziałem, tak? Że to będzie właśnie ta relacja. Jeżeli będziemy żądać, to i będzie od nas coś żądane. Jeżeli będziemy prosić, to i będzie od nas też coś proszone. Ale to będzie współpraca. I z tymi istotami jak najbardziej. Gdy wchodzimy w stan medytacji, transu, jakkolwiek to nazwiemy, po prostu czy to stan alfa, czy jeszcze tam głębiej, ja to nazywam autohipnozą, efekt tunelowania myśli, różne są definicje. Sęk w tym, że po prostu tak jakby miał człowiek się oddzielić niejako od otoczenia i wpływu innych myśli. I wchodzisz w tak zwany trans, no, kanał energetyczny, ja to nazywam, gdzie po prostu z daną istotą wymieniasz, no właśnie, myśli. Myśli, które i tutaj, w zależności od częstotliwości, w zależności od tego, jakie wibracje, jaki stan nadświadomości, ja to też nazywam. Czyli czym wyższy stan świadomości, gęstość energetyczna, to wszystko zostało poopisywane. Ale właśnie, czym wyżej jesteś, z tym wyższymi istotami możesz rozmawiać. Według mnie niektórzy, co mówią, że gadają z Bogiem, no może pośrednio tak. Ale na arpie najczęściej będzie to jakaś istota, która jakby przekazuje, jest takim pośrednikiem. Niejednokrotnie to widziałem i potem nawet czasami się zdarzyło udowodnić komuś. No bo gada tak naprawdę poprzez anioła, archanioła. Oczywiście, że dążenie jest do rozmowy z Bogiem i faktycznie to Bóg niejako odpowiada, ale jest istota, która pośredniczy. A wymiana energetyczna, wiadomo, że zasada jest prosta. To tyle dajesz, ile otrzymujesz i tak to można powiedzieć, że się samo nakręca. Też warto wiedzieć, że tak jak z istotami mroku, jest zawsze tak, że jeżeli będziesz dawać nawet miłość, one oddadzą ci ciemność. Tak można to nazwać. Jeżeli dajesz i chcesz wpływać na daną istotę, nie ma problemu. Tylko licz się z tym, że to będzie odwzajemnione. Jeżeli dajesz ciemność człowiekowi, to też no, nie ma co liczyć na to, że otrzymasz jasność. No to też takie tam niuanse, nie? Żeby ktoś mnie nie zrozumiał źle, że demonowi dasz tą miłość, to odda ci ciemność. No po prostu to jest jakby to nazwać walka, tak? Bo niektóre istoty, no wiadomo, że no nie ma z nimi co gadać. Zwłaszcza gdy po prostu kłamią. Na tym najlepiej, właśnie w ten sposób najlepiej je rozpoznać. Zadawać takie pytania, na które znasz odpowiedź i też na przykład niech się przedstawi. Jeżeli się nie chce przedstawić z imienia, to 3 razy zapytać. A jak nie, no to pa. Po prostu nie gadać z kimś, kto nie chce się przedstawić. I tak samo rys energetyczny. Ja to nazywam strukturę energetyczną albo nazwać odczucie. Czuciem. A co najważniejsze, sercem. Po prostu niech to czucie idzie przez serce. I z taką istotą rozmawiać. Z własnego serca niech to przepłynie i co odczuwasz? Jak odczuwasz tą istotę?
bo niektóre mogą być naprawdę no, wyśmienite w tym, jak się je odczuwa tak umysłowo. Bardzo pięknie będą opowiadać, przekazywać wiedzę, a potem jak zapytasz się kogoś, kto na przykład wahadełkiem sprawdzi, jaka to istota, jak dużo wiedzy przekazała poprawnej, i tak na przykład mniej niż połowę. I tak, oho, to która połowa będzie ta dobra, poprawna? No dobra, to poczekaj, podsumujmy ten temat tutaj. Powiedziałeś, że możemy prosić, możemy żądać. Ja zrozumiałem, że możemy żądać i prosić zarówno od istot światła, jak i od istot mroku, czyli możemy zwracać się do wszystkich, tak? Oczywiście. To, co w zaklęciach, w starych księgach, tych takich. No niestety, ale tak, no to jest, jak to się mówi, energia jest jedna, zaklęcia są jedne, czy tam magia jest jedna. Kwestia tego, tak naprawdę są dwie jakby rozróżniające metody zastosowania. Pierwsza to chodzi o intencje, bo czasami możesz powiedzieć, że nie do końca wszystko rozumiesz, ale twoja intencja jest dobra, tak? Miałeś coś dobrego na myśli. No nie wyszło, ale się uczysz. Gdy już trochę więcej wiesz, to trzeba pamiętać, że już trochę to inaczej przestaje to działać. Jeżeli już wiesz dużo i wiesz, że możesz pozyskać daną wiedzę ci potrzebną do danego działania, to już intencja nie jest tak bardzo istotna, ważne są skutki. No bo jeżeli zaniechałeś wiedzy, pozyskania wiedzy potrzebnej do wykonania działania i skutek był na przykład krzywdzący, no to sorry, to już dostajesz po dupie. Czasami po prostu tak już trzeba no, mądrym być. No. Przede wszystkim błyskotliwy to tak, no bez przesady, ale po prostu kalkulować. Być roztropnym. Ja rozumiem, sam tak czasami działam, że o, coś wymyśliłem, no to dawaj działamy. No ale w pewnym momencie trzeba już się zastanowić i 5 razy przemyśleć. A jeśli chodzi o te właśnie rozmowy, to też to, co już podkreślałem, że można to też podzielić na te klasy, gdzie prosić i żądać. I od wszystkich praktycznie, niektórzy, tak jak już wcześniej mówiłem, że rozmawiają ze starymi bóstwami, i oczywiście ja to nazywam poprzez sprzęganie się z kimś, tak jak ja nazwałem, że uosobnienie Garbiela. Tak. I dalej to podtrzymuję, że w danym momencie sprzęgałem się z taką i taką istotą i po prostu miałem zakres wiedzy, zakres umiejętności czy też mocy po prostu danej istoty. Ponieważ nazwałem się, załóżmy, strażnikiem, no to miałem możliwość rozmowy ze strażnikami. Mówię, ja chcę tutaj zapobiegać temu, żeby no, inni ludzie też nie mogli być krzywdzeni. No i po prostu zacząłem rozmawiać z tymi istotami i o to właśnie się rozchodzi. Że nazwij się, określ się przede wszystkim, co nie? Bo chodzi głównie o zasady, jakie będziesz przestrzegał. I będą to testy wielokrotnie, nawet do końca życia można powiedzieć, będziesz testowany, aby tylko udowodnić, że naprawdę jesteś stały w przestrzeganiu swoich własnych zasad. Nieźle. A powiedz mi taką rzecz, czy wśród właśnie tego, o co możemy prosić bądź żądać, są rzeczy, sytuacje, okoliczności, wydarzenia, o które nie powinniśmy prosić bądź żądać, czy możemy prosić i żądać o wszystko? Teoria mówi, że o wszystko, prawda? A w praktyce wielokrotnie ci, którzy próbowali, no niestety natknęli się na jeden taki haczyk, że fajnie, że coś się dzieje, bo tego chcieliśmy, ale nie fajnie, że zawsze jest coś w zamian, gdzieś tam tak zwane na, no tak znowu tym jakby drobnym druczkiem, nie? Że no tak, dam ci sławę, chwałę, pieniądze, ale nie dam ci miłości. I teraz po co ci tam to wszystko, jak czujesz się wiecznie nieszczęśliwy, bo nie masz miłości? Przykład, nie? A z drugiej strony, no, ja tam wolę miłość, wolę to szczęście, jestem stan radosny. No nie mam tych pieniędzy, ale czuję się po prostu szczęśliwy, robiąc to, co robię i gadając z tymi istotami, z którymi gadam i czynię pewne rzeczy. I o to się rozchodzi, że no. Czy warto? Czasami po prostu chcieństwo. No wygrywa to chcieństwo, co nie? I dobra, no chcę zdrowia, ale spokojnie.
Możesz na poprosić. Nauczcie mnie, jak uzdrawiać siebie. Nie, że żądać czy prosić o uzdrowienie, ale bo to też może się wiązać z czymś. Na przykład, dobra, daliśmy ci uzdrowienie, to teraz uzdrawiaj. I tak, ale jak za darmochę, to za darmochę. Czy zapłaciłeś? I to jest ten niuans, o którym mało kto kiedy słyszał i mówi o tym głośno. Bardzo, bardzo, bardzo mało jest takich publikacji, że jeżeli nie płaciłeś pieniędzmi, to nie oczekuj pieniędzy od innych. Jeżeli zawierasz pewną umowę, no to trzymaj się jej. Bo jeżeli zażądasz od pieniędzy, to znaczy, że złamałeś umowę i ten dar, czy też moc, o którą poprosiłeś, ulega tak jakby rozproszeniu. Staje obok. Ta moc jest. Ja niejednokrotnie widzę właśnie po ludziach. I dlatego mówię, że no cóż, pieczęć. To jest taka pieczęć, gdzie moc będzie czekać dotąd, aż ten człowiek zaprzestanie czynić to coś niezgodnie z umową. Czyli śmiem twierdzić, że najlepszym rozwiązaniem tutaj będzie i najbardziej skutecznym, najszybszym, że jeżeli już chcemy albo prosić, albo żądać, to ja bym tutaj postawił na prośbę, która powinna być skierowana bardziej do tych istot światła. I trzeba by to powiedzieć na przykład: proszę o uzdrowienie, dlatego, ponieważ będę mógł wnosić dużo wartości do życia innych ludzi. I wówczas, z tego co zrozumiałem, to pojawią się inne istoty, które będą jeszcze pomagać w tym wszystkim, tak? Niż ta jedna, bo to ma służyć większości. Okej, to teraz pomyśl sobie, że tak ciutkę zmodyfikujemy. No. Poproszę o uzdrowienie ludzi i siebie, bo też jestem ludziem. I to już lepiej zadziała. I teraz poprośmy wszyscy razem o uzdrowienie wszystkich ludzi. Przecież wszyscy jesteśmy ludźmi, no to jak wszyscy poprosimy, to wszyscy będziemy pod wpływem uzdrowienia. A najśmieszniejsze, że właśnie ten plan śpiewamy razem, który tam może nie ciągnę tego tak tematu głośno i wyraźnie, ale ludzie wiedzą i czynią swoje i dodają się energetycznie. I też właśnie te, jak to nazywamy, afirmacje, te nasze, nazwijmy to też chcieństwo, czy jakkolwiek inaczej, te nasze myśli łączą się. Naprawdę, jeżeli ktoś potrafi wyłonić, widzi to, to naprawdę można skondensować, zebrać do kupy i potem, tak jak można to by nazwać, jak impuls elektromagnetyczny, tak jak po wybuchu bomby atomowej, tak jest to na filmach, to taka fala uderzeniowa i idzie na cały świat. A czemu nie? Wow. I do tego właśnie zachęcam, ponieważ gdzie 1 plus 1 tam nie równa się 2, a 10 nawet albo i więcej. I naprawdę każdy jeden, który dodaje się, to też niejako to bardziej otrzymuje. I wystarczy, że dwóch dodawaj, spróbujmy. I spróbuj. Ja niejednokrotnie właśnie podkręcam ludzi tylko po to, żeby zobaczyć, jak to zadziała, że jak uszczęśliwiony potrafi być nakręcony człowiek i gotowy do działania. Wiem, że niektórzy marnują to i no, często gęsto tak zwane chcieństwo wygrywa, ale najpiękniejsze są właśnie te chwile, kiedy widzisz, gdzie jeden zaczyna nakręcać następnego, a drugi ten obok już widzi potencjał i niby tu kalkulacje, bo dla siebie, ale rozumiejąc te zależności, już będzie sprzęgał się z kimś innym. A teraz pytanie, a jak się sprzęga? I na to No. pytanie odpowiemy w kolejnym odcinku. A na dzisiaj, kochani, to już wszystko. Dziękuję Ci bardzo, Andrzeju, za rozmowę. Było wręcz wybitnie, naprawdę jestem pod wrażeniem i nie mogę się doczekać naszego kolejnego spotkania. Myślę, że nasi widzowie również. Dziękuję. Pozdrawiam. Kochani, wszystkiego co najlepsze, udanego weekendu i jak najwięcej uśmiechu na twarzy. Na razie.